2020 roku Jan Krzysztof Duda mierzył się kolorem czarnym z Hikaru Nakamurą i dwukrotnie podczas jednej partii poświęcił swojego hetmana. Hikaru Nakamura zdecydował się zrobić tutaj długą roszadę i okazuje się, że jest to wielki błąd, ponieważ Jan Krzysztof Duda może w tym momencie po raz pierwszy poświęcić swojego hetmana i okazuje się, że przeciwnik nie może tego zbić, ponieważ tutaj jest mat. Natomiast zawodnicy oczywiście grali dalej. Hikaru Nakamura zdecydował się zagrać ruch hetman B5, Janek wziął pionka, potem wyprowadził resztę figur, wyprowadził swoją wieżę na D6 i w tym momencie zagrał ruch wieża A6, żeby próbować w jakiś sposób matować przeciwnika. Hikaru Nakamura chciał się przed tym obronić. Zagrał ruch hetman C2, liczył na to, że Janek wymieni hetmany, natomiast w tym momencie Jan Krzysztof Duda po raz drugi poświęcił swojego hetmana, zagrał ruch hetman A1 i Hikaru się poddał, ponieważ po biciu następuje podwójny szach, król musi odejść i jest wieża A1 z matem.